Kasiu, umyjemy dzisiaj głowę w łóżku, ponieważ mamy przetłuszczające się włosy, będzie Pani miała lepszy komfort przebywania. Chcąc umyć głowę w łóżku, możemy to zrobić na wiele sposobów. Używając szamponu suchego, gdzie na włosy się tylko nakłada, rozczesuje, ewentualnie się wysuszy i fryzura gotowa. Drugim sposobem jest czepek. Czepek kładziemy albo do mikrofali na około 30-40 sekund, albo kładziemy do gorącej wody 40-stopniowej. Ten czepek jest mokry, jak widzicie. Jeżeli on jest ciepły, zakładamy go już ciepłego na włosy pacjenta. Sobie okolice uszu wyciągniemy i takim ruchem myjemy pacjentowi włosy. Tu nic więcej nie trzeba z tym robić. Jeżeli pacjent ma włosy w czepku umyte, wystarczy tylko ściągnąć i wysuszyć. Jest to czepek jednorazowy, w związku z tym powtórnie go użyć nie możemy. Najbardziej sprawdzonym sposobem mycia głowy u pacjenta leżącego w domu, w łóżku jest tradycyjna metoda, która polega na wodzie i tradycyjnym szamponie. Jest możliwość umycia głowy w takiej fajnej misce do mycia głowy specjalnej, dmuchanej, gdzie umieszcza się szyję i tu jest głowa pacjenta, ja potem Państwu pokażę. Są to miski do kupienia w sklepach i medycznych, i internetowych, ale ja skupię się na chwilę obecną na tradycyjnym myciu głowy na zwykłej misce, gdzie w każdym gospodarstwie domowym taka istnieje. W związku z tym trzeba sobie przygotować wszystkie przybory, materiały, środki, sprzęt. Pani Zosia będzie musiała się położyć w pozycji leżącej, bardziej płaskiej. Musimy mieć też przygotowane folie lub też podkładne jednorazowe po to, żeby nie zalać bielizny osobistej pacjenta, ale również bielizny pościelowej. Jeżeli pacjent ma dużą duszność i nie będzie chciał leżeć bardzo mocno na płasko, musimy taki moment odczekać, gdzie on nam chwilę poleży. Ewentualnie możemy zrobić w ten sposób, że podniesiemy trochę wezgłowie łóżka. Pani Zosia będzie nam w tej chwili ładnie siedziała. Jedną poduszkę odłożyłam, drugą kładę pod plecy. Żeby był większy komfort pacjenta, tą poduszkę należy złożyć na pół i podłożyć pod plecy pacjenta. Żeby nie zalać bielizny osobistej, kładziemy, ja tu wykorzystam podkłady jednorazowe. One są dość krótkie, ale tutaj nam wystarczy. Podłożymy taką folię. Na to położymy sobie ręcznik. Żeby położyć miskę, też sobie położymy folię. I teraz tak musimy pacjenta ułożyć, żeby miska, która jest na folii, nam się nie zsuwała. Tu mamy łóżko delikatnie uniesione do góry. Bezpiecznie, jeżeli jest całkowicie opuszczone. I teraz tak trzeba panią ułożyć, żeby poduszka wypełniała krzywiznę lędźwiową. I delikatnie zsuwała się do miski. Jeżeli jest tak pacjent ułożony, pod barkami ma poduchę, głowa delikatnie unosi się wyżej. Staramy się, żeby ta miska nie dotykała, musi być poduszka wyżej. Bo jak będzie poduszka nisko, proszę zobaczyć, albo mała, to pacjent tak naprawdę leży nam na rancie miski, przechyla miskę i się woda wylewa. Jeżeli pacjenta chcemy ułożyć, żeby nie był tak wysoko, poduszki możemy nie zginać. Wówczas ją bardziej podkładamy pod barki
nakładamy folię i pacjent może być w takiej pozycji. Jeżeli mamy tak przygotowaną miskę, ja sobie już tutaj wcześniej przygotowałam w dzbanku wodę, woda jest we wiadrze i myjemy tradycyjnym szamponem. Polewamy wodą, osłaniamy pacjentowi uszy i oczy. Jeżeli jest pacjent wrażliwy, możemy do uszu włożyć kawałek waty lub gazika. Polewamy naokoło włosy. Używam tradycyjnego szamponu i myję pacjentowi głowę. Myję używając moich opuszków palców. Osłaniam oczy. Spłukuję. Czynność muszę powtórzyć ze 2-3 razy. I ponownie spłukuję. Jeżeli są długie włosy u pacjenta, tej wody potrzeba więcej. Dlatego ja sobie tu przygotowałam wiadro jeszcze z wodą, że ewentualnie można dolać. Włosy są teraz mokre. Muszę je delikatnie wycisnąć. Jeżeli sobie odstawię miskę, to mam tutaj folię i też się nic nie stanie. Ale ja sobie zrobię trochę inaczej. Podniosę pacjenta wyżej, wkładając rękę pod jego barki i automatycznie podciągając, zakładam mu na głowę ręcznik. Zakładając mu ręcznik, pierwsze najbardziej mokre włosy są już zabezpieczone, nic nam nie ścieknie. Pacjenta najłatwiej sobie posadzić w ten sposób, żeby się ręce opierały, wówczas nam nie spadnie. I teraz możemy sprzątnąć. W związku z tym zabrać ten podkład, zabrać miskę, to usuniemy, poduchę strzepnąć, drugą również. Obawiamy się, że będzie mokre, ale mamy jeszcze jeden ręcznik. Jeżeli widzimy, że włosy są długie, wilgotne i będzie problem, że wszystko zamoczy, kładziemy podkład i kładziemy ręcznik. Na leżąco możemy pacjentowi głowę wysuszyć. Jeżeli pacjent nie da rady siedzieć, robimy to u pacjenta na leżąco. Jeżeli da radę, to włosy osuszamy i suszymy. Moja pani Zosia usiądzie, chce leżeć, dobrze, zmęczyła się, ma prawo poleżeć. W związku z tym, pani Zosiu, położymy się. Suszymy pacjenta w pozycji leżącej. Przekładamy sobie włosy, żeby wysuszyć z tyłu. Teraz z drugiej strony, pani Zosiu. Jeżeli mamy włosy wysuszone, delikatnie od końcówek do środka głowy szczesujemy. Patrzymy też, żeby włosy były uczesane w okolicy potylicy głowy. Wszystkie włosy, które są, zostają na ręczniku. Ręcznik sobie zwijamy do środka. Po to, żeby pacjenta delikatnie posadzić, zwinąć, zabrać folię. To strzepniemy potem do kosza i ręcznik dajemy do prania. Pani Zosiu, czy jest teraz wygodnie? Nie uwiera nic nigdzie? Dobrze, dziękuję bardzo. Pokażę teraz Państwu, jak umyć głowę w misce pneumatycznej, jeżeli taką już Państwo posiadacie. Miskę należy ułożyć z tyłu przy tylnej części głowy pacjenta, ale zanim umieścimy miskę, spójrzmy, gdzie miska ma wylot.
Moja ma z lewej strony, w związku z tym muszę podstawić wiadro z lewej strony. I tak jak w przypadku mycia głowy, pacjent musi mieć poduszki pod barkami, żeby głowa była wyżej, tak w tym przypadku możemy użyć poduszki albo Jaśka, albo w ogóle. Pani Zosiu, proszę usiąść. Możemy sobie pacjenta podtrzymać, jeżeli obawiamy się, że spadnie, albo go obłożyć poduchami. Też musimy zabezpieczyć bieliznę pościelową. Jeżeli są podkłady mniejsze, możemy użyć dwóch. Ustawiam sobie miskę. Zamykam środkową część wylotu, żeby woda nie uciekła. I wylot kieruję do wiadra. Mniej więcej na środku łóżka sobie układam miskę. I podobnie jak w przypadku mycia głowy, w tradycyjny sposób zabezpieczam bieliznę osobistą, zabezpieczam ręcznikiem. Te poduchy odkładamy i pacjenta układamy w tym zagłębieniu. W związku z tym, proszę Pani Zosiu, czy teraz jest wygodniej? W tym przypadku dla pacjenta lepszym komfortem jest ułożenie w takiej misce, ponieważ jest to miska dmuchana i pacjent ma wszędzie miękko. I taka sama jest procedura mycia, czyli spłukujemy wodą, szamponem, wszystko jeżeli mamy już spłukane, umyte, zrobione. Pacjenta musimy posadzić, wyciągając głowę, łapiąc pacjenta za barki, podciągając lekko ręcznik, żeby jednym ruchem nałożyć na głowę. Jeżeli nasz pacjent siedzi, zakładamy mu na głowę turban i musimy tak samo zadbać o to, żeby ta miska wodę straciła, czyli otwieramy. Siłą grawitacji woda spłynie. Zamykamy wylot. Wyciągamy wąż. Odstawiamy miskę, zbieramy wszystkie podkłady. Jeżeli pacjent sam siedzi i nie stwarza nam zagrożenia upadku, możemy go zostawić. Jeżeli pacjent jest niestabilny, musimy go cały czas asekurować, zważywszy na to, że nie każde łóżko posiada drabinki. I w związku z tym, jeżeli mamy mokrą głowę, wszystko tak samo zakładamy ręcznik, jeżeli jest ta głowa mniej mokra, nie musi być już podkładów. Panią Zosię kładziemy i wykonujemy suszenie głowy.